Nie chciałam być w tym programie, moja koleżanka mi poprosiła, proszę, nie chcę być sama, chcę, wiesz, mieć wsparcie jako koleżanka. Powiedziałam, dobra, mogę w jednym odcinku się pokazać. Skoro byłaś tak długo w Los Angeles, czy miałaś kiedyś przyjemność na przykład oglądać w ogóle programy Żony Hollywood? Tak, nawet byłam gościem w programie. Poznałaś wszystkie występujące tam panie? Tak, tak. No i jak w ogóle ci się podoba program i cała ta otoczka anturaż? Możesz mówić szczerze. Nie, ja nie chciałam być w tym programie. Moja koleżanka mi poprosiła, proszę, nie chcę być sama, chcę, wiesz, mieć wsparcie jako koleżanka. Powiedziałam, dobra, mogę w jednym odcinku się pokazać, ale nie zależało mi w ogóle na byciu w takim programie, ani bym nie chciała być w takim programie. Natomiast jest to program rozrywkowy, dużo ludzi go oglądało, dziewczyny miały fajny czas i tyle. Bardzo fajne dziewczyny zresztą. Tak. Czy ty tak chciałabyś trochę, żeby w Polsce było więcej stylu Los Angeles, w którym na co dzień przebywasz? Zdecydowanie brakuje mi tego takiego luzu trochę. Może teraz nie jestem ubrana na luzie, bo to jest inna okazja. Natomiast na co dzień chodzę w dresach, w butach, w kurtkach, w skórach, w czapkach i w Polsce tego brakuje, że dziewczyny się czują dobrze, nie muszą być mega ubrane na co dzień i mogą się trochę wyluzować na tej ulicy. I o to chodzi, żeby być sobą bardziej. Założyć sobie dres pod koszulę, który rozciągnięty, nie, taki niedbały i że to też może być fajne.